Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Game Troll TV. Ja mam na imię Piotrek i dzisiaj być może rozpoczynam nową serię pewnych nietypowości w grach planszowych, ponieważ wiecie, jest okres świąteczny, cała masa recenzentów zajmuje się topkami, najlepszymi, takimi. Prześcigamy się tutaj, można powiedzieć, kto pokaże najlepsze, najnowszej w ogóle gry. Więc my w trolu jak zwykle patrzymy na to i mówimy dość, jak zwykle idziemy pod prąd. I co tym razem będziemy chcieli pokazać? No właśnie, bo patrząc na te nasze wszystkie fantastyczne gry, czasami nie zauważamy, że te gry mają pewne elementy najlepsze. No i właśnie tymi rzeczami będziemy się w tej serii nowej zajmować, czyli będziemy wyjmowali z poszczególnych gier komponenty, to mogą być instrukcje, jak na przykład dzisiaj, i będziemy sprawdzali, które gry mają to najlepsze. Dzisiaj zajmujemy się najlepszymi instrukcjami do gier planszowych, ponieważ jak pewnie doskonale sobie zdajecie sprawę i nieraz się odbiliście od jakiejś tam gry planszowej, która być może i fajna, i każdy was do tej gry zachęcał, a nagle czytacie instrukcję i mówicie, o, nigdy w życiu ja tego nie zrozumiem, jest za długo, cokolwiek, no tutaj wymówek jest bardzo dużo lub po prostu jest źle napisana. Więc dzisiaj doceńmy te gry i powiedzmy, które to gry, przynajmniej moim zdaniem, mają najlepiej napisane instrukcje, a na końcu oczywiście nie może zabraknąć tej gry, która w mojej opinii ma najgorzej napisaną instrukcję, mimo że naprawdę bardzo lubię grę. I wybór, który w tym momencie już niektórzy mają w głowie, który być może padł w mojej, wcale nie jest taki oczywisty, więc poczekajcie do końca tego odcinka, weźcie sobie herbatę i bawcie się dobrze, ale również w komentarzach napiszcie, jakie waszym zdaniem są najlepsze instrukcje. Najfajniejsze i najciekawsze komentarze, jak zwykle, będziemy nagradzać nagrodą. No, to będzie tak czy inaczej wesoło. Zapraszam na film. I pewnie zapytacie, jakie tym razem trolle zafundowały wam nagrody. Otóż ostatnio wpadło nam parę egzemplarzy tej gry, a że Klaudia lubi porządek w domu i nie mam pojęcia dlaczego w moim pokoju, więc muszę się ich pozbyć. Nasz kącik lektur rozpoczynamy od pierwszej gry, tylko żeby nie było, to nie jest żadna topka poustawiana, że ta jest lepsza, ta jest jeszcze lepsza, ta jest najgorsza, nie. Tutaj mówimy tylko o dobrych, z wyjątkiem tej ostatniej instrukcji. Swoją drogą w tym momencie zauważyłem, że chyba automatycznie wyparłem z głowy gry, które były złe, a być może miały dobre instrukcje. Dobra, będę musiał to uzupełnić jakoś w najbliższym czasie, ale mówimy o dobrych grach, które mają dobre instrukcje, więc pierwszą taką dobrą grą jest Galaktyczny Przewodnik Trackera, czyli Galaxy Tracker, gra wydawnictwa Czech Games Edition, która zasadniczo słynie z dobrych instrukcji, przynajmniej takich napisanych z humorem, i właśnie tego w tej instrukcji nie brakuje, czyli bardzo dobry, płynny, ciekawy sposób napisania zasad wszystkich ujętych, nie ma tu jakichś specjalnych pytań. Galaxy Tracker, jak już siedzimy i gramy w niego, to nie jest jakoś specjalnie trudna gra, ale prowadzi do niej cała masa takich mniejszych, drobnych zasad, które po prostu trzeba pamiętać. I tutaj można powiedzieć, Galaktyczny Przewodnik spisuje się fantastycznie, dodatkowo ma takie żółte elementy, w których znajdują się jakieś takie humorystyczne rzeczy, które są napisane, i ja muszę przyznać, że akurat przy tej instrukcji czasami do nich sobie od tak wracam, bo przeglądam sobie mniej więcej, przypominam sobie zasady i nagle tutaj patrzę, o, a tutaj było, to było śmieszne, to było fajne, o, to też było ciekawe. Więc można napisać dobrze instrukcję, takiej średnio skomplikowanej gry, i dodatkowo okraszyć ją takim miłym, sympatycznym humorem. Naprawdę kapitalnie napisane, ale to nie jest jedyna gra, która ma humor również zainstalowany, ponieważ mam też dla was dzisiaj coś jeszcze. I tak samo od CGE. Kolejną instrukcją, o której chciałbym wam powiedzieć, jest instrukcja również CGE, a dokładnie jest to instrukcja do Władców Podziemi. Władcy Podziemi to jest już dość skomplikowana gra i muszę przyznać, że kiedy zobaczyłem tę instrukcję, na samym początku troszkę zbladłem, bo wiecie, ta instrukcja, jak tu jest dużo tekstu, jeszcze ten tekst jest taką malutką czcionką napisany, mówię, o Piotruś, polegniesz, ale kiedy Piotruś zaczął czytać, dowiedział się, że mamy takiego od rogatego diabła, który będzie nas prowadził przez tą instrukcję, mówiąc, co konkretnie mamy robić, co jakiś czas pojawiają się chochliki, które nas instruują konkretnie, co mamy w grze zrobić, czy jak ta gra po prostu będzie wyglądała. Muszę przyznać, że nie tylko ta instrukcja zawiera pewnych takie elementy humorystyczne, charakterystyczne dla CGE, ale również zawiera wytłumaczenie pewnych działań takich worker placementowych, które właściwie nie trzeba było opisać, a tu bardzo proszę, wydawca coś takiego zrobił. Wiecie, przykład pierwszy z brzegu. Mamy na przykład sobie coś takiego jak akcję wzięcia żywności, i właściwie jeśli wykonamy tą
akcję pozyskania żywności za taką drobną wysłanie chochlika, no to spoko, nie ma problemu, zbieracie żywność. Ale jeśli wysiemy więcej tych chochlików, to w tym momencie instrukcja nam tłumaczy, że po to wysyłasz te chochliki, jest więcej, ponieważ wieśniacy oponują przed tym, żebyś im nie zabrał tych rzeczy i po prostu musisz zastosować siłę, więc no niestety tutaj również na złomierzu, tak pięknie to się nazywa, również dostaniesz taki element większego zła i niestety bohaterowie będą mogli za chwilkę chcieć przyjść i złupić twoje fantastyczne podziemie. Tak właśnie się pisze instrukcję do nieco bardziej skomplikowane gier, ale to nie jest ostatnia skomplikowana gra, która ma świetnie napisaną instrukcję, bo teraz powiem o takiej największej cegiełce. I już widzę pewną dyskusję z to pod niektórymi osobami w komentarzach, ponieważ jeśli pokażę grę pod tytułem Cywilizacja poprzez wieki, trzecia edycja, to niektórzy będą chcieli mnie powiesić na szafocie poprawności i powiedzieć, że nie, ta gra nie ma dobrze napisanej instrukcji, a ja powiem, że ma dobrze napisaną instrukcję i niesamowicie doceniam ewolucję, w jaki sposób ta instrukcja była pisana, ponieważ przy drugiej edycji Cywilizacji poprzez wieki, druga edycja miała taką instrukcję, no nazwijmy to dosyć siermiężną, ja właściwie musiałem parę razy to, nie wiem, czytać, i po prostu było ciężko. A kiedy dostałem kolejną edycję gry, nauczywszy się wcześniej grać na tamtej edycji, zobaczyłem tą instrukcję, musiałem sobie po jakimś czasie przypomnieć tę grę. No teraz raczej bym nie musiał, ponieważ tak strasznie dużo ogrywam na komputerze wersję komputerową, że raczej zaglądanie tej instrukcji już mi więcej nie grozi. Ale kiedy właśnie porównałem sobie instrukcję z poprzedniej wersji i z tej wersji, nagle stwierdziłem, wow, jak to chłopaki kapitalnie opracowali. W tym momencie mam zupełnie inne wprowadzenie. Dużo łatwiejsze, podzielone na poszczególne etapy, które daje mi drobniutkimi kroczkami możliwość opanowania wszystkich z tych nerdowo skomplikowanych zasad i bardzo proszę, da się napisać instrukcję do dość skomplikowanej gry w taki raczej przejrzysty sposób. To jest ostatnia gra od Czechów, o której Wam dzisiaj tutaj powiem, ale no, wydaje mi się, że od Czechów świat może się uczyć, jak pisać instrukcje. Oczywiście nie wszystkie napisali dobrze, ale akurat te trzy przykłady są w mojej opinii ikonicznymi. A teraz tak trochę odbiję od Czechów i będę z jednej strony zachwalał instrukcję, ale z drugiej strony chciałbym zachwalić grę. Bo wiecie, była kiedyś taka gra, nazywała się Master of Orion, czyli wydano z okazji wydania trzeciej części gry komputerowej i tą grą się jakoś niewiele osób zainteresowało, a kiedy pokazuje tę grę komukolwiek, mówi, że wow, Piotrek, jaka to jest fantastyczna gra, więc teraz w formie pracy domowej obejrzycie sobie recenzję, na czym ta gra polega, a ja powiem o instrukcji, która to instrukcja jest rewelacyjnie napisana, ponieważ z jednej strony zawiera wszystkie te elementy, które powinna mieć gra, czyli łatwe, proste, szybkie wprowadzenie, to niektóre ostatnio, szczególnie instrukcje, koncentrują się również na opisaniu świata, w którym nam przyjdzie brać udział. Szczególnie jeśli jakaś, nie wiem, wersja fabularna danego świata jest bardzo mocno rozbudowana, czy właśnie bazuje na grze komputerowej, która jest rozbudowana. Pozdrawiam wszystkich fanów gry Master of Orion 2. No to warto byłoby coś więcej napisać i to również w grze się znajduje. Mamy opis raz, mamy jakieś takie historie dopisane do tego wszystkiego. Bardzo dobrze jest to wplecione w samą narrację, polega na tłumaczeniu rozgrywki i taki sposób pisania instrukcji również mi przypada do gustu i Master of Orion, poza tym, że fantastyczna gra, to również fantastycznie napisali instrukcję. A teraz trochę z tych naszych elementów planszy seksualizmu, czyli tego, że się podniecamy grami, a teraz będę się podniecał okładką. O matko, jak tą okładkę fantastycznie jest dotykać, gdyż ponieważ ona jest wykonana z takiego, nie wiem, ciekawego, fajnego papieru, ale to nie o to mi chodzi, jeśli chodzi o na skrzydłach. Papier jest oczywiście sam w sobie fantastyczny, ale również gra na skrzydłach, czyli znowu taka średnio bardziej skomplikowana gra, dostała dobrze napisaną, nawet bardzo dobrze napisaną instrukcję, po której lekturze znowu czytamy, przeglądamy i właściwie, nie wiem, ja nie mam z tym problemu, ponieważ jest to instrukcja napisana nieco inaczej, bardziej tabelarycznie, że robisz to, przechodzisz to, dostajesz to i tak dalej, i tak dalej. I to jest napisane nie taką pełną narracją, jaką zazwyczaj otrzymujemy w grach, tylko tutaj mamy bardziej opis polegający właśnie na takim tabelarycznym zestawieniu wszystkich zasad. Oczywiście tą instrukcję jest bardzo ciekawa i możemy w tę instrukcję grać, ale jeszcze lepiej ta instrukcja jest zrobiona w komputerowej wersji na skrzydłach, która no, zresztą też ostatnio dowiedziałem, we Francji jest 9, bodajże chyba najczęściej streamowaną grą na Twitchu. Gra planszowa o ptakach, tak? A tu proszę, rzeczywiście nie, robi robotę ta wersja komputerowa, więc jeśli jeszcze nie graliście, to bardzo proszę, a jeśli nie potraficie grać, nie ma problemu, możecie sobie kupić wersję taką oryginalną, poszukać znajomych i sobie zagrać, lub ewentualnie później sobie pomacać tą instrukcję, albo skorzystać z kapitalnie wykonanej cyfrowej instrukcji do tej gry. Naprawdę nie można się totalnie do niczego przyczepić.
No i ostatnia gra, którą dzisiaj zobaczycie, tylko nie już w takiej wersji pudełkowej, tylko po prostu wam pokażę, bo chyba komuś pożyczyłem moją Concordię i mi nie oddał, więc jeśli oglądasz ten odcinek, to bardzo proszę oddaj mi moją Concordię, bo ja bardzo lubię tę grę. Jak również instrukcję do tej gry. O co chodzi z tą instrukcją? Wiecie, Concordia jest to gra o Rzymie, więc już jest bardzo fajna, ale jest to również gra, która, no co by tu dużo mówić, jeśli chodzi o same możliwości, które daje nam rozgrywka, kiedy będziemy właśnie robili nowe szlaki, czy pozyskiwali nowe surowce, naprawdę polecam, również obejrzyjcie recenzję moją do tejże gry lub kogokolwiek, bo warto tą grą się zainteresować, to ta gra tłumaczy nam zasady nie przesadzę, naprawdę na trzech stronach, nawet mniej niż trzech stronach, ponieważ tam jest dużo obrazków, przykładów i tyle. I nagle my, wiecie, przeczytaliśmy sobie trzy strony instrukcji i co? I to tyle? I to jest ta złożona gra? No dobra, no to dawaj, gramy. I w tym momencie nagle się okazuje, że ta gra daje i oferuje nam całą masę opcji i no i co? No i to jest wszystko wytłumaczone na trzech stronach, więc jak widzicie, naprawdę możemy w dobry sposób pisać instrukcje i tutaj bardzo bym prosił wszystkich wydawców, żeby rzeczywiście wziąć przykład z kapitalnie napisanych instrukcji, ponieważ no, większość z tych gier poza może Master of Orion są dzisiaj takimi chodzącymi legendami, być może dlatego, nie wiem, że są oczywiście dobrymi grami, ale również być może dlatego, że łatwo było w te gry wejść dzięki instrukcjom. Taka teza. Na koniec, tak jak wam obiecałem, pora zająć się tymi najgorzej napisanymi instrukcjami. Teraz uwaga, pewnie wiele osób myśli, że najgorzej napisaną instrukcją będzie, patrzcie, nawet będzie logo trolla na tej instrukcji, jest instrukcja do pierwszych Master. No ona jak najbardziej do takich dobrych instrukcji się nie zalicza, ale to nie była gra, na którą poświęciłem najwięcej czasu. Pierwszych Martian instrukcję zajęło mi to bodajże dokładnie jeden dzień. Czytałem również almanach, czytałem różne, jakieś tam oglądałem jakieś wideo instrukcje, które mniej czy bardziej pomogły, ale opanowałem grę w dzień. Natomiast grą, która zajęła mi bardzo dużo czasu, był właśnie Pan Lodowego Ogrodu. Naprawdę fantastyczna gra, bardzo lubię tą grę, ale jeśli chodzi o instrukcję, być może dlatego, że wtedy jeszcze nie byłem tak rozwinięty w różnego rodzaju nerdowościach, tak jak teraz, i Pan Lodowego Ogrodu zajął mi 3 dni, więc teraz, tak jak nie wiem, planujemy ze znajomymi zacząć sobie znowu grać Pana Lodowego Ogrodu i właśnie wybór padł na mnie, że teraz to ty, Piotruś, będziesz czytał grę, no przecież znałeś tą grę i w ogóle znasz. W ogóle to też jest ciekawe, że bardzo dużo ludzi oczekuje ode mnie, że ja właściwie we wszystkie tytuły, jakie kiedykolwiek grałem, to ja potrafię grać. O nie, absolutnie. Ja pod tym względem mam dosyć pamięć ulotną, więc muszę sobie odświeżyć te gry. No i właśnie niestety czeka mnie znowu zderzenie z Panem Lodowego Ogrodu i teraz zobaczę, czy ja się czegoś nauczyłem przez te lata, kiedy recenzowałem te gry, czy jednak ta instrukcja jest po prostu słaba. Na razie po prostu się boję tego elementu. Napiszcie również w komentarzach, jakie waszym zdaniem są takie najsłabiej napisane instrukcje, żeby było jeszcze ciekawiej. I to tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy wam się podobał ten odcinek i czy chcecie właśnie takiej serii najlepszych rzeczy w grach. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!